taka czysta amerykańska, ale w najlepszym wydaniu, spowodowała, że osoby, które uczą się tej metody, muszą przejść niezliczone ilości różnych kwestionariuszy, muszą odpowiadać na różne pytania nauczycielowi czy nauczycielom, którzy ich uczą. I tutaj rzeczywiście jest nieprawdopodobna minimalizacja potencjalnego ich błędu, jeśli mogę odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję w takim razie za tę część rozmowy. Teraz czas na pytania od Państwa. Bardzo proszę. Tutaj widzę Pan w pierwszym rzędzie, od razu pierwszy się zgłosił. Proszę o mikrofon. Czy jest prawdą, że w Polsce naturalne metody planowania rodziny stosuje poniżej 10% par małżeńskich? I czy w związku z tym z katolickiego punktu widzenia można postawić tezę, że no tylko te pary małżeńskie właśnie dzięki stosowaniu naturalnych metod planowania rodziny mają pełną satysfakcję z seksu? Przepraszam, nie zrozumiałam końca. Ja powiem tak, jednym z problemów jest brak badań. Brak badań. Chcielibyśmy bardzo jako to centrum... Może to trzeba cały czas trzymać. Jak się mówi, to trzeba trzymać. Działa. A właśnie, jak trzymam, to... Znaczy, chciałam powiedzieć tak, że nie mamy właśnie realnych badań. Ostatnia ankieta, mam tutaj gdzieś na prezentacji, ale... Ostatnia ankieta z 2002 roku prowadzona przez pana profesora Troszyńskiego. Zapraszam naprawdę serdecznie do współpracy z panem profesorem Troszyńskim, który właściwie niemalże jako jedyny w Polsce robi całą masę badań statystycznych śmiertelności kobiet w Polsce i między innymi też powodów śmiertelności kobiet w okresie takim powiedzmy prokreacyjnym. A już jest no, dosyć zaawansowany wiekowo i on przeprowadził taką ankietę wśród kobiet, które rodziły w Instytucie Matki i Dziecka, ponieważ on tam właśnie pracuje, jakie metody stosują kobiety i no, z tych badań wynikało, że metody naturalne stosuje około 20-30% tych kobiet, z tym, że no, też była to jakaś tam wybrana grupa. I w tej grupie część z tych kobiet stosowało tak zwany stosunek przerywany, który nie uważamy za metodę naturalną. Jest to po prostu sposób na antykoncepcję, na pewno nie metoda naturalna. Zdecydowanie obserwuje się wzrost zainteresowania środkami hormonalnymi, co wynika, sami możecie sobie Państwo odpowiedzieć, na pewno w dużej mierze z ogromnej kampanii reklamowej na rzecz tego typu środków. Natomiast jeśli chodzi o satysfakcję, tak, bo pan pytał o satysfakcję, ja no, nie mam w tej chwili przed oczami, natomiast mogę powiedzieć, że były takie badania bardzo ciekawe dotyczące satysfakcji, powiedzmy radości, a przede wszystkim ilości rozwodów po prostu pomiędzy dwoma grupami związków małżeńskich, czyli małżeństw, które stosowały antykoncepcję i małżeństw, które stosowały metody naturalne planowania rodziny i to się miało tak jak jeden do 10, znaczy po prostu ponad 70% małżeństw, które stosowały, nawet dochodziło do 70% małżeństw, które stosowały środki antykoncepcyjne w jakimś momencie albo no, dochodziło ostatecznie do rozwodu, albo o tym bardzo blisko myślano, natomiast tylko w 1% dotyczył małżeństw, które stosują metody naturalne. Ale to się wiąże ciągle właśnie z tym, o czym już mówiliśmy na samym początku, że to jest przyjęcie również pewnego stylu życia i po prostu odnoszenia się bardziej podmiotowego do siebie wzajemnie. Ponieważ sam stosunek no, jest na pewno jakąś relacją, tylko tutaj jest pytanie, czy to jest stosunek między ciałami, czy między ludźmi. To jest właściwie odpowiedź na pana pytanie. Ja mam takie pytanie. Jaki jest cel wywoływania krwawienia z odstawienia? Oprócz tego, że stwarza się kobiecie taką iluzję tego, że ma fizjologię, fizjologiczny cykl.
Bardzo dobre pytanie i tendencje w krajach zachodnich obecnie są takie, że właściwie uważa się, że krwawienie z odstawienia oprócz właśnie takiego poczucia jakiejkolwiek kontroli nad tym, co, bo krwawienie z odstawienia jednak świadczy o tym, że mamy macicę, mamy endometrium, że hormon najpierw, czy hormony takie jak estrogen i progestagen, a potem ich brak wywołują krwawienie. Oczywiście pacjentka to bardzo często odbiera jako naturalną miesiączkę, co jest błędem i świadczy o tym, że tak naprawdę nie rozumie, że nie dochodzi do naturalnego cyklu w trakcie stosowania tabletki antykoncepcyjnej. Ale właśnie teraz są coraz więcej pojawia się takich prac, kiedy tych krwawień jest coraz mniej, bo to nie służy żadnemu oczyszczeniu, nic się tak naprawdę nie ma, wydaje się, poważnych konsekwencji zdrowotnych, jeżeli zastosujemy na przykład 3 opakowania pod rząd i to krwawienie z odstawienia będzie raz na sezon, tak jak to mówi się, a nawet już teraz wchodzą w użycie takie tabletki, które stosuje się, znaczy takie preparaty, które stosuje się okrągło przez cały rok, w ogóle bez tych krwawień z odstawienia. Niektóre metody, tak jak mówiłam o tej wkładce wewnątrzmacicznej z progestagenem, doprowadzają do tego, że u prawie połowy pacjentek po dłuższym posiadaniu tej wkładki, bo ona jest zakładana na 5 lat, dochodzi do tego, że właśnie nie mają krwawień, mimo że przecież ogromna większość z nich ma owulację, prawda? Także nie wiem, właściwie to było zastosowane też z taką myślą, że może u pacjentek, które jeszcze nie rodziły, w tej 7-dniowej przerwie dochodzi do jakiegoś odblokowania częściowego osi, tutaj współdziałania tych naturalnych hormonów, naturalnych osi, które powinny występować. I że to jakby zabezpiecza pacjentkę przed tym, żeby potem po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych łatwiej jakby organizm przypomniał sobie o prawidłowym funkcjonowaniu tych osi w momencie, kiedy będzie chciała świadomie zajść w ciążę, ale nie udowodniono, żeby te przerwy rzeczywiście coś takiego powodowały. Te przerwy również ulegają skróceniu. Coraz bardziej popularna staje się tabletka, która nie jest 21 tabletek plus 7 dni przerwy, tylko są 24 tabletki i 4 tabletki bez leku, czyli tak jakby 4 dni przerwy. Także powoli się odchodzi jakby od tego schematu. Ale to już mi się nie chce stawać i naciskać. Dodam jeszcze troszeczkę do tego tematu. Znaczy twórcy tabletki antykoncepcyjnej, pierwsze co mieli na myśli to wtedy jeszcze nie mówiono o tabletce antykoncepcyjnej, to były jakieś takie środki, które miały podtrzymywać ciążę. Później oczywiście był humbug ze sylwestrolem i z rakami u dziewczynek, które się rodziły, jajników i różne inne rzeczy. Następnie to nazywano, że to ma służyć antykoncepcji i pierwsze tabletki antykoncepcyjne były o bardzo wysokim stężeniu zarówno estrogenów, jak i progestagenu i prawdopodobnie chodziło twórcom o to, żeby chociaż takie krótkie przerwy robić, żeby po prostu ta wątroba nabrała oddechu. Ponadto wtedy jeszcze, to czasem dzisiaj skutkuje również zapytaniami, lekarze proponowali, aby raz na rok co najmniej kobieta jeden cykl miała bez tabletek. Chodziło właśnie o to odpoczęcie tej wątroby. Być może, że to mieli twórcy na myśli. Faktycznie jest trend taki teraz wynikający z tego, że niezwykłą uciążliwością jest ta fizjologia dla kobiety, szczególnie jeśli chodzi o krwawienia menstruacyjne. Ja rozumiem, że są takie, które mogą mieć takie dolegliwości, że muszą wzywać nawet na pomoc lekarza, a nawet mogą być omdlenia z bólu. Natomiast w większości przypadków to najprawdopodobniej chodzi o zwykłą wygodę, tylko i wyłącznie. Nie wiadomo, co przyniosą tego rodzaju działania, bo to są na razie krótkie obserwacje i na razie nie ma takich dokładnych prac naukowych, które by zbadały to zjawisko, co się dzieje przy długim stosowaniu u młodych kobiet bez miesiączek. Ja tylko mogę powiedzieć o jednej z metod, tam była przywoływana w tych przeźroczach depo-provera, czyli medroksyprogesteron o przedłużonym działaniu. I niestety zdarza się u niektórych kobiet, że po podaniu nawet jednej dawki jest dość długotrwałe zablokowanie podwzgórza i kobieta nie miesiączkuje sama z siebie.
i musimy wtedy stosować u niej hormonalną terapię, tak jak u kobiet, u których wygasa czynność jajników. U tych, które stosowały przez pewien okres czasu, no to po odstawieniu tego Depo-Provera może nie wracać nawet przez